W dniu zadusznym 2 listopada Polacy z Lwowa tradycyjnie zgromadzili się na cmentarzu Janowskim, aby pomodlić się oraz zapalić znicze na grobach rodzin i bliskich. W tym roku dzięki Alicji Brzan-Kloś z katowickiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, konsulatowi generalnemu RP w Lwowie oraz dziennikarzom z Rzeszowa ponad 5 tysięcy zniczy zapłonęło na wielu zapomnianych grobach cmentarza Janowskiego. Ta akcja na cmentarzu Janowskim jest nawet ważniejsza niż na Łyczakowskim, bo Łyczakowie pamiętają praktycznie wszyscy, o Janowskim nie zawsze, więc warto tu być. Ja to traktuję, może to zabrzmi dosyć patetycznie, ale jako taki obowiązek, biorąc pod uwagę, że w ten sposób wychowali mnie dziadkowie, pradziadkowie i rodzice, to głupio by było teraz nie upamiętnić swoich bliskich, czy też tych wszystkich, którzy tutaj spoczywają, a do których nie mogą przyjść bliscy, bo ich już nie ma we Lwowie. Tradycyjnie przy grobie świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W nabożeństwie wzięli udział także konsul generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz oraz konsulowie Irena Nagórska i Rafał Kocot. Homilię wygłosił biskup pomocniczy Edward Kawa. Gromadzimy się dzisiaj tutaj, jak co roku, na janowskim cmentarzu, aby się modlić za naszych zmarłych, odwiedzając ich groby, zapalając znicze, przynosząc kwiaty, ale przede wszystkim, aby o nich też pamiętać w naszych modlitwach. Bo żyjemy w świecie, w którym bardzo szybko i łatwo zapominamy. Jak często mówimy, że wdzięczność, szczególnie względem naszych przodków, ma bardzo krótką pamięć. Kiedy stoimy tutaj na Janowskim cmentarzu, bądźmy ludźmi wierzącymi i pełnymi nadziei. Patrzmy na te groby, które odwiedzamy i tą modlitwę, którą przeżywamy, Eucharystię, później po Eucharystii tą procesję, przeżywajmy ją z radością, dziękując Bogu za tych wszystkich naszych zmarłych, bliskich, ale też i przede wszystkim oddajmy ich Bożemu miłosierdziu. Oddajmy, ponieważ wierzymy, że rodzą się dla nieba, wracają do tego lepszego świata. Wracają do domu ojca. Po nabożeństwie kapłani oraz wierni przeszli w procesji alejkami cmentarza, modląc się w intencji spoczywających tutaj zmarłych. Przy kwaterze obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 1918-1920 arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował za liczne przybycie i wspólną modlitwę. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele konsulatu generalnego RP w Lwowie. Od kilkunastu lat upiększeniem cmentarza Janowskiego zajmuje się Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek. Dzięki finansowaniu przez Stowarzyszenie Wspólnota właśnie Polska i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja Dziedzictwo Kresowe, sponsorzy prywatni, to są też grobowce. Lewa strona pola numer 31 grobowców została oczyszczona. Na jednym z grobowców udało się postawić i tablicę, i krzyż. Udało się znaleźć pochowanych tam w archiwum ludzi. Jest tablica i też pochówki żołnierskie. To są obrońcy Lwowa. Odnowieni. No, o lotników dba Fundacja Wolność i Demokracja. Ona finansuje tam odlewanie grobów. Cmentarz Janowski został założony w 1883 roku. Jest mniej okazały niż cmentarz Łyczakowski, ale na jego terenie również znajdziemy groby znanych rodzin i osób.